Cześć kochani, tu Natalia z Projektu X. Dziś przed Wami historia pary, która przez wiele lat starała się o dziecko, ale dopiero po adopcji czwórki wydarzył się prawdziwy cud. Zanim zabierzesz się do oglądania, zasubskrybuj kanał Projekt X, bądź na bieżąco i koniecznie zostań ze mną do końca. To jedna z moich ulubionych dotąd historii. Los to niezły żartowniś. Lubi płatać nam figle, ale na szczęście często jest tak, że jeśli zachowujemy się przyzwoicie i podchodzimy do życia z otwartym sercem, zmiany, które przynosi, wychodzą nam na dobre. Bohaterowie dzisiejszej opowieści, Carrie i Craig Kosińscy, zakochali się w sobie od pierwszego wejrzenia. Już po kilku miesiącach udanego związku postanowili się pobrać. Od dzieciństwa Carrie marzyła o dużej, szczęśliwej rodzinie. Craig również nie miał nic przeciwko. Od razu zgodził się mieć z nią kilkoro dzieci, tym bardziej, że nie narzekali na brak pieniędzy i byłoby ich stać na wychowanie małej gromadki. Ale jak to w życiu? Nie byli pewni, jaka czeka ich przyszłość. Pierwszy rok małżeństwa upłynął w miłości i harmonii, ale niestety długo wyczekiwany potomek nigdy się nie pojawił. Doprawdy Carrie wiedziała, że odkąd zaczęli się starać, minęło niewiele czasu, ale już wtedy zaczęły męczyć ją wątpliwości. Czuła, że coś może być z nią nie tak, ale kiedy jeszcze raz w czasie kolejnej nieprzespanej nocy intuicja jej o tym przypomniała, Carrie zdecydowała, że i ona, i jej mąż muszą sprawdzić stan swojego zdrowia. Po wielu badaniach dowiedzieli się, że z przyczyn fizjologicznych kobieta niestety nie może zajść w ciążę. Była załamana, przez wiele dni nie przestawała płakać, stała się drażliwa i wybuchowa, ale na szczęście wciąż był przy niej kochający mąż, który nie zostawił jej z problemami samej. Po jakimś czasie, kiedy emocje nieco opadły, małżeństwo zdecydowało się zainwestować dużą sumę pieniędzy w próbę zapłodnienia metodą in vitro. Niestety kolejne zabiegi nie przynosiły efektów, a wymagały od Carrie ogromnego wysiłku i wyrzeczeń, nie wspominając nawet o długach, które musieli zaciągnąć, by opłacić kolejne cykle. Oboje czuli się zdesperowani i nie mieliby problemu, by dalej się starać i zadłużać po uszy, ale na pewno byłoby im łatwiej w to dalej brnąć, gdyby mieli jakąkolwiek gwarancję sukcesu, a tej nie mógł im zaoferować żaden lekarz. Carrie przez wiele nocy szlochała w poduszkę i trwałoby to w nieskończoność, gdyby nie nagła wiadomość od przyjaciółki, z którą nie rozmawiały od ponad 2 lat. Carrie nie spodziewała się, że ta wymiana zdań z właściwie już całkiem obcą jej osobą, w dodatku po tak długim okresie milczenia, na zawsze odmieni jej życie i przewróci je do góry nogami. Postanowiły się zdzwonić i po chwili rozmowy od słowa do słowa przeszły do konkretów. Znajoma wyznała Carrie, dlaczego ją odnalazła. Okazało się, że dziewczyna jest właśnie w drugiej ciąży bliźniaczej. Dokładnie rok temu urodziła pierwszą dwójkę bliźniaków, a dziś oczekiwała kolejnej dwójki. A żeby tego było mało, była akurat z mężem w trakcie sprawy rozwodowej. Ta przypadkowa ciąża bardzo pokrzyżowała ich plany i wtedy kobieta powiedziała coś, czego Carrie nigdy by się po niej nie spodziewała. Wiem, że macie problemy z zajściem w ciążę, dlatego do ciebie dzwonię. Proszę, nie oceniaj mnie, ale w mojej sytuacji nie widzę innego wyjścia. Może wyda ci się to dziwne, ale ja mówię całkiem poważnie. Może zechcielibyście z mężem adoptować moje bliźniaki? No te, które niedługo pojawią się na świecie. W jej głosie słychać było nadzieję. W jednej chwili Carrie zrobiło się gorąco, ale intuicja od razu podsunęła jej jedyną słuszną odpowiedź. Była pewna, że Craig zrobi dla niej wszystko i nie będzie dla niego większym problemem ta dość szalona i natychmiastowa decyzja żony. Jak się domyślacie, Carrie od razu zgodziła się na tę propozycję i jak postanowiła, tak też się stało. 28 lutego 2014 roku urodziła się Adeline i Kenna. Dwie zdrowe, przepiękne dziewczynki. I choć na początku Kosińscy zdecydowali, by wziąć do siebie dzieci tylko tymczasowo, to od razu tak je pokochali i się do nich przyzwyczaili, że nigdy w życiu by ich już nikomu nie oddali. Po kilku miesiącach Craig i Carrie zadzwonili do biologicznej matki z prośbą o pozwolenie na przeprowadzenie wszystkich procedur pełnej adopcji. Kobieta wysłuchała ich cierpliwie i powiedziała im coś, co wywołało ciarki. Narzekała, że jej rodzina nie ma żadnych pieniędzy. Ledwo wiążą koniec z końcem i wtedy zadała im kolejne niewiarygodne pytanie. Kochani, naprawdę jestem w trudnej sytuacji. Rozważam wszystkie opcje, by przetrwać i zapewnić dzieciom byt. Ale jestem już naprawdę na skraju załamania. Dlatego pomyślałam, że może chcielibyście wziąć do siebie też nasze starsze bliźniaki? Aż trudno w to uwierzyć, ale urodziny nowonarodzonych bliźniaków wypadały dokładnie tego samego dnia co młodszych bliźniaczek, tylko tamte urodziły się rok wcześniej. Carrie i Craig po raz kolejny podjęli natychmiastową decyzję. Co prawda wychowanie i utrzymanie czwórki dzieci ani nie było łatwe, ani nie należało do najtańszych, to para nie mogła sobie wyobrazić, że mając taką możliwość pozwoliliby, by rodzeni bracia i siostry dorastały osobno. A teraz dosłownie po miesiącu, odkąd Adeline i Kenna pokazały im, jak to jest być rodzicami, ich rodzina powiększyła się o 2 kolejnych członków. Wszyscy przyjęli małą CeCe i Jaya z otwartymi ramionami. Cały ich dom tętnił życie, a dzieci jak to dzieci. Psociły i darły się w niebogłosy, choć od razu było widać, że wszyscy są szczęśliwi. Miłość między Craigiem i Carrie kwitła, ale mimo wszystko młodzi nigdy nie przestali marzyć o swoich biologicznych dzieciach. Bóg chciał, że dokładnie rok później Carrie nagle dziwnie się poczuła. Czujny Craig od razu zabrał ją do kliniki specjalizującej się w sprawach kobiecych. Kiedy doktor wszedł do gabinetu z wynikami badań, natychmiast kazał mężowi wyjść i poczekać za drzwiami. Przez chwilę Carrie była przerażona, ale szybko zrozumiała decyzję lekarza. To, co powiedział, było dla niej szokiem. Jest pani w ciąży, rzekł poważnym tonem. I choć naprawdę trudno było w to uwierzyć, dodał, że Carrie spodziewała się bliźniaków. Słysząc to, dziewczyna wytrzeszczyła oczy ze zdumienia. Ona w ciąży? Przecież to podobno niemożliwe. Po raz kolejny los udowodnił, że niemożliwe jest możliwe, o ile żyjemy w zgodzie ze sobą i z innymi. Carrie była w kompletnym szoku i w sumie to dobrze, że Craig był na korytarzu. Jeszcze zawału by dostał od tej nagłej radości. Po wielkiej euforii przyszedł czas na zmartwienia. Oczekujący rodzice bardzo przeżywali nadejście kolejnych 2 członków ich i tak już dużej rodziny, ale na szczęście wszystko przebiegało zgodnie z planem. Dopiero w 7. miesiącu Carrie nagle poczuła, że coś jest nie tak. Bardzo bolał ją brzuch. Craig urwał się z pracy i natychmiast zabrał żonę do szpitala. Dyżurny lekarz zdecydował, że aby uratować maluszki, trzeba działać bez wahania. Craig chodził w te i we w te po korytarzu, odchodząc od zmysłów, podczas gdy zespół lekarzy i anestezjologów już przygotowywał Carrie do operacji. Po kilku godzinach lekarz wyszedł z sali operacyjnej. Na szczęście miał dobre wieści. 2 dziewczynki urodziły się wcześniej niż powinny, dlatego były bardzo słabe. Mało ważyły, ale najważniejsze, że były zdrowe. Swoje pierwsze tygodnie musiały spędzić na oddziale intensywnej terapii noworodka. Craig i Carrie nie mogli się doczekać, aż wrócą z dziećmi do domu. Niestety przedtem dziewczynki czekało jeszcze kilka prostych zabiegów operacyjnych i rekonwalescencja. Czasem bywało, że ich życie było w poważnym niebezpieczeństwie, ale już po miesiącu widać było zmiany. Ich zdrowie stopniowo się poprawiało. Mama spędzała z nimi każdy dzień. Zajęty opieką nad pozostałą 4 dzieci, tata odwiedzał je w szpitalu dziecięcym Wisconsin 3 razy w tygodniu. Każdego dnia modlili się o zdrowie wszystkich swoich dzieci. Aż w końcu nadszedł szczęśliwy dzień, w którym rodzice zabrali Clarice i Caroline do domu. Dziś Carrie i Craig mają dużą rodzinę i 6 pięknych, zdrowych dzieci. Ale to, co jest w tej historii najbardziej bardziej niesamowite to fakt, że wszystkie urodziły się tego samego dnia, 28 lutego. Rodzice doceniają cud, który ich spotkał. Według nich najpierw Bóg przetestował ich jako opiekunów adopcyjnych, a dopiero później, kiedy Carrie i Craig otoczyli nie swoje dzieci opieką i obdarowali je bezwarunkową miłością, dał im własne potomstwo. To jednak, że wszystkie ich dzieci urodziły się tego samego dnia, wygląda na znak od losu. Jak śpiewała Majka Jeżowska, wszystkie dzieci nasze są. Każde dziecko jest godne miłości, dlatego starajmy się o nie dbać, by dorastały w przyjaznych warunkach, a ich dzieciństwo było pełne radości. Cudownie było opowiedzieć Wam tę historię. Czy Wam też się podobała tak jak mnie? Odpowiedz w komentarzu, zostaw lajka i subka. Będziemy bardzo wdzięczni, bo to pomaga nam się rozwijać i dalej dzielić się z Wami historiami z całego świata. Pozdrawiam ciepło i do usłyszenia.